Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj przed Państwem występować w takim szczególnym dniu, jakim jest świętowanie 25-lecia działalności Fundacji Synapsis. Jest mi bardzo miło i przez te 25 lat naprawdę ogrom pracy został wykonany. No i jeszcze bardzo dużo przed nami, dlatego dzisiaj chciałam właśnie opowiedzieć o narzędziu wystandaryzowanym pomocnym w diagnozie ASD, bo tutaj właśnie te dwa duże zadania, które przed nami stoją, to z jednej strony badania przesiewowe i standaryzacja tych badań przesiewowych w Polsce, jak również standaryzacja procesu diagnostycznego, w związku z czym stąd temat tej prezentacji. Przepraszam, to cofnę. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem obserwacji, który na ogół jest stosowany w parze z wystandaryzowanym protokołem wywiadu ADR. Są to dwa narzędzia, które określane są na świecie mianem złotego standardu diagnostycznego. Stosowane są powszechnie, w naszych kręgach kulturowych to już zupełnie, to znaczy zarówno na zachód od Polski, jak i na wschód. Zostały przetłumaczone na ponad 20 języków i tutaj mówię i oczywiście kraje anglosaskie, ale Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i na wschód Rosja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, we wszystkich krajach zostało narzędzie ADOS i ADR przetłumaczone i jest stosowane albo już w diagnostyce klinicznej, albo jest jeszcze na etapie walidacji. A dotychczas w Polsce wystandaryzowanego, znormalizowanego narzędzia, które mogło być zastosowane w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu, nie było. Dlatego wydaje się, że warto, jeśli już podejmujemy się próby walidacji i adaptacji narzędzia, warto, żeby może właśnie wprowadzić te narzędzia, które są złotym standardem na świecie. Stąd nasze zainteresowanie narzędziami ADOS-2 i ADR. ADOS-2 to zrewidowana wersja ADOS, wcześniej był to ADOS. W 2012 roku została wydana wersja anglojęzyczna, następnie ja przetłumaczyłam tę wersję na język polski i teraz ona jest w trakcie, tak jak mówiła tutaj pani Grochowska, procesu walidacji pod kierownictwem profesor Ewy Pisuli z Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze o tym projekcie powiem. Jeśli by Państwo chcieli poczytać o polskiej wersji, to jest artykuł dotyczący wersji ADOS opublikowany w Psychiatrii Polskiej. Artykułu poświęconego ADOS-2 jeszcze nie ma opublikowanego, dopiero mamy nadzieję opublikować niebawem taką pracę, więc na razie, jeśli ktoś chciałby doczytać o narzędziu, to może sięgnąć do tej pozycji. Właścicielem narzędzia jest Western Psychological Services, a wydawcą polskiej wersji ma być Międzynarodowe Wydawnictwo Hogrefe. Data wydania jest planowana na 2016 rok. I mamy nadzieję, że od 2016 roku ADOS-2 będzie dopuszczony do użytku klinicznego, czyli będzie mógł mieć zastosowanie w całym kraju, wersja polska, w praktyce klinicznej, w diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. ADOS-2 można stosować już począwszy od 12 miesiąca życia. Zgodnie z kryteriami w wersji oryginalnej powinien być to 12 miesiąc życia niewerbalnego wieku umysłowego. Problem jest taki w Polsce, że nie mamy narzędzi wystandaryzowanych, znormalizowanych, które by pozwalały nam badać dzieci, w szczególności tak specyficzną grupę, jaką są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pod kątem tego niewerbalnego wieku umysłowego, więc u nas musimy bazować na ocenie klinicysty, czyli osoba przeszkolona w zakresie stosowania ADOS będzie musiała ocenić, czy dziecko jest w stanie partycypować w tych aktywnościach, które będą prezentowane w czasie badania. A drugie kryterium, dziecko musi samodzielnie chodzić, musi bez podtrzymywania być w stanie postawić kilka kroków. Czyli tutaj od 12 miesiąca życia plus to kryterium jeszcze chodzenia dodatkowo występuje. ADOS-2 złożony jest z 5 modułów dostosowanych do wieku i poziomu umiejętności językowych badanego uczestnika. Jeszcze o tych modułach za chwilkę powiem. Czas trwania badania to 40 do 60 minut, z małymi dziećmi troszkę krócej, z osobami starszymi, z osobami dorosłymi dłużej. W badaniach naukowych zalecam filmowanie nagrań. Jest to nieobligatoryjne w praktyce klinicznej, ale może być przydatne.
zachowanie dziecka powinno być kodowane niezależnie przez dwóch specjalistów, a następnie wystawione oceny powinny być między nimi porównywane, tak aby wystąpiła zgodność między ocenami dwóch specjalistów na poziomie minimum 80%. Ma to za zadanie jeszcze zwiększyć rzetelność diagnozy. Jeśli ta zgodność jest mniejsza, to wtedy specjaliści dyskutują między sobą pozycje, dla których oceny się różnią, żeby zwiększyć rzetelność i trafność stawianej diagnozy. Moduły, te 5 modułów, które składają się na ADOS 2, to moduł T1, 2, 3, 4. Moduł T przeznaczony jest dla dzieci najmłodszych od 12 do 30 miesiąca życia, które nie mówią albo posługują się pojedynczymi słowami. Moduł pierwszy przeznaczony jest dla dzieci od 31 miesiąca życia, które również nie mówią albo posługują się pojedynczymi słowami. Moduł drugi przeznaczony jest dla dzieci, które opanowały mowę zdaniową, a w ADOS mowa zdaniowa jest definiowana jako posługiwanie się zwrotami zawierającymi 3 słowa, które czasem zawierają orzeczenie. Tak jest definiowana mowa zdaniowa. Moduły 3 i 4 przeznaczone są dla dzieci, dla nastolatków i dorosłych płynnie mówiących. Tutaj szczególnie, no moduły 3 i 4 bazują w dużej mierze na rozmowie, więc tutaj to kryterium jest bardzo ważne, aby dziecko spontanicznie, swobodnie posługiwało się mową. Tutaj jeszcze przedstawiam tabelę prezentującą kryteria dotyczące wyboru modułu. Jak Państwo widzą, większość modułów wykorzystuje zarówno kryterium wieku, jak i kryterium umiejętności językowych. Wyjątek stanowi tutaj moduł drugi, który właściwie jest przeznaczony dla dowolnego wieku. Tutaj to kryterium to mowa zdaniowa. Tym niemniej najlepiej się sprawdza dla dzieci jednak poniżej 3-4 roku życia. W gruncie rzeczy, tutaj, bo te aktywności, które tam są prezentowane, są dostosowane do tego poziomu wieku. Zestaw pomocy diagnostycznych do ADOS 2 to zbiór zabawek, książeczek, obrazków i różnych materiałów, które mają potencjalnie wywołać, jeśli takie zachowania występują, zachowania stereotypowe czy poszukiwanie stymulacji sensorycznej. Zadania składające się na ADOS, no każde z zadań ma, przeprowadzamy przy użyciu określonych pomocy. No i te moduły pierwsze, T1 i 2 bazują na zabawie, tak jak powiedziałam, 3 i 4 raczej na rozmowie, z czego ten trzeci przeznaczony dla dzieci i nastolatków ma więcej aktywności zabawowych niż moduł czwarty. Tutaj chciałam zaprezentować przykładowe zabawki. Są to zabawki, które można też kupić w sklepie, czyli jeśli no tutaj jakieś zabawki ulegną uszkodzeniu, bo dziecko je na przykład zniszczy w trakcie badania, to nie są pomoce, które trzeba kupować w wydawnictwie, tylko można uzupełniać je po prostu zakupując je. To są produkty marek typu Fisher Price czy i tym podobnych. Jak Państwo widzą, tutaj są różne, to jest oczywiście tylko kilka przykładów zabawek, ale znajdują się tu zabawki, które umożliwiają obserwowanie umiejętności zabawy funkcjonalnej przez dziecko, zabawy symbolicznej. Tutaj mają Państwo lalki, mebelki, dla najmłodszych dzieci tutaj taka dzidzia w wannie, zabawki grające i to takie kółeczko srebrne, które ma symbolizować tutaj właśnie te pomoce, które mogą jakoś tak prowokować wystąpienie zachowań stereotypowych czy poszukiwania właśnie stymulacji sensorycznej. To, co różni ADOS 2 od większości testów psychologicznych, standardowych metod, jest to, że tutaj ta interakcja między diagnostą a osobą badaną nie ma charakteru pytania, odpowiedź czy zadawanie, wydawanie poleceń dziecku, które dziecko ma realizować. Bardzo ważnym w ADOS-ie jest to, żeby ta interakcja miała charakter przyjacielski, żeby diagnosta stworzył atmosferę przyjacielską, nieformalną w trakcie badania, która umożliwi obserwowanie jak najbardziej naturalnych interakcji występujących między diagnostą a dzieckiem, aby właśnie zaobserwować wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w czasie interakcji społecznych w jak najbardziej naturalnych warunkach przez uczestnika. Każdy z modułów ma osobny algorytm diagnostyczny. Znajdują się w algorytmie dwie skale. Skala afektu społecznego i ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Czyli widzą Państwo, że tutaj jest odwzorowanie modelu z DSM-5,
a nie tej triady, która dotychczas funkcjonowała w DSM-4 czy w ICD-10. Punkty z tych dwóch skal sumują się do wyniku całkowitego, który następnie jest przekształcany na klasyfikację ADOS-2, czyli w ADOS-2 diagnoza może brzmieć dla dziecka autyzm albo spektrum autyzmu. Nie odpowiada to jednostkom z DSM-4 czy z ICD-10, autyzmu dziecięcemu czy całościowym zaburzeniom rozwojowym niezdiagnozowanym inaczej, raczej odzwierciedla natężenie objawów tutaj. To znaczy, jeśli dziecko otrzymuje diagnozę autyzmu, to znaczy, że troszkę więcej objawów zostało zaobserwowanych niż u dziecka, które dostało w ADOS-2 diagnozę spektrum autyzmu. Wynik całkowity może też zostać przekształcony na wynik porównawczy, który jest bardzo przydatną miarą. Znajduje się on na skali od 1 do 10 i opisuje natężenie objawów charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Czyli mogą wystąpić minimalne objawy czy brak objawów, niskie natężenie objawów, umiarkowane bądź wysokie. I umożliwia on w ustandaryzowany sposób porównywanie wyników między modułami. No bo trudno byłoby nam porównywać dziecko posługujące się mową zdaniową, które ma powiedzmy 3 lata, z dzieckiem 15-miesięcznym, które jeszcze nie mówi, prawda? Tutaj to porównywanie tych wyników uzyskiwanych za pomocą tego narzędzia byłoby trudne. Natomiast ten wynik porównawczy nam na to pozwala. Pozwala również porównywać zmiany w wynikach osoby badanej z czasem, na przykład pod wpływem interwencji. Czyli w wystandaryzowany sposób możemy monitorować zmiany zachodzące w funkcjonowaniu dziecka pod wpływem terapii, obserwując zmiany właśnie na przykład w tym wyniku porównawczym u badanej osoby. Inaczej troszkę wygląda algorytm modułu T. Wynika to stąd, że no w module T badane są już dzieci 12-miesięczne, a stabilność diagnozy na tym etapie jeszcze jest różna. I tutaj no to dlatego nie zdecydowano się na taką ostateczną klasyfikację diagnostyczną, ale wyniki ujmowane są w przypadku modułu T na skali niepokoju, gdzie może wystąpić brak lub nieznaczny niepokój, niepokój lekki do umiarkowanego i umiarkowany do poważnego. I ten niepokój umiarkowany do poważnego oznacza, że zachowanie dziecka w trakcie badania ADOS-2 było zbliżone do porównując z próbami standaryzacyjnymi, do zachowania dzieci z ASD w tym samym wieku, z tym samym poziomem umiejętności językowych. Chciałam jeszcze krótko powiedzieć o współczynnikach psychometrycznych wersji oryginalnej, wersji anglojęzycznej ADOS-2. Współczynniki rzetelności mierzonej metodą zgodności ocen sędziów kompetentnych są bardzo wysokie dla wszystkich modułów. Dla wszystkich poza czwartym przekraczają 0,9, także to naprawdę są bardzo wysokie współczynniki. Jeśli chodzi o stabilność w czasie, stabilność bezwzględną mierzoną metodą test-retest, również bardzo wysokie wyniki uzyskał ADOS-2. Biorąc pod uwagę jeszcze, że ten retest był wykonywany nierzadko w odstępie na przykład 9 miesięcy czy dłużej u dzieci starszych, to naprawdę są świetne wyniki, jeśli chodzi o stabilność w czasie diagnozy uzyskiwanej w ADOS-2. Trafność również potwierdzona została jako bardzo wysoka. W szczególności badania nad trafnością potwierdziły zasadność tego modelu dwuczynnikowego, czyli zamiast autystycznej triady wyodrębnienie dwóch obszarów nieprawidłowości, czyli komunikacji społecznej i sztywnych zachowań i zainteresowań. To samo badania standaryzacyjne ADOS-a potwierdziły. To również na co zdecydowano się w DSM-5, na te zmiany. Jeśli chodzi o czułość i specyficzność, czy swoistość, jak tutaj była określana specyficzność ADOS-2 już przez moich przedmówców, również te współczynniki są bardzo wysokie, przekraczają 90%, właściwie dla wszystkich modułów tutaj wyjątek stanowią dzieci starsze, które posługują się pojedynczymi słowami w module T, tam czułość wyniosła 88%, specyficzność była wyższa niż 90%, także te współczynniki są naprawdę bardzo wysokie. Świetne parametry psychometryczne ma wersja oryginalna. No i dlatego też cieszę się taką popularnością między innymi, że po prostu diagnoza jest trafna i rzetelna na podstawie tych narzędzi. ADOS-2, jako że jest to narzędzie obserwacyjne, obserwujemy obecne funkcjonowanie dziecka i nie uwzględnia historii rozwoju dziecka, nie może być samodzielnym narzędziem diagnostycznym. Musi być w procesie diagnostycznym zastosowane, także muszą być zastosowane inne metody i tutaj na przykład zwykle jest stosowany w parze z wystandaryzowanym protokołem wywiadu ADR.
Jeśli chodzi o badania przesiewowe, bo tutaj na tym się dzisiaj w dużej mierze skupialiśmy, moduł T szczególnie jest przydatny w tym celu, to znaczy do przesiewu drugiego stopnia, to znaczy dla tych dzieci, u których zaszło podejrzenie po pierwszym badaniu przesiewowym, że występują u nich objawy niepokojące, charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, moduł T ADOS2 może być tym narzędziem numer dwa w przesiewie drugim, które tutaj wyklucza albo potwierdzi niepokoje. ADOS2 nie jest przeznaczony tylko dla psychologów, nie jest to narzędzie, które może być stosowane wyłącznie przez psychologów, ale właśnie przez pedagogów, logopedów, lekarzy, pielęgniarki. Muszą to być jednak osoby, które mają doświadczenie w diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a w szczególności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, i muszą to być osoby przeszkolone. Żeby stosować ADOS2, trzeba przejść szkolenie. Podobnie zresztą, żeby stosować ADR, tutaj niezbędne jest jednak przejście szkolenia. Tym niemniej liczba specjalistów, którzy mogą stosować ADOS2, jest szeroka. I chciałam teraz przejść do projektu walidacji tych dwóch narzędzi, polskich wersji językowych, który prowadzony jest pod kierownictwem profesora Ewy Pisuli na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt finansowany jest przez PFRON. Tutaj podałam też adres strony internetowej. Jakby Państwo chcieli poczytać więcej o projekcie, to zachęcam do wejścia na stronę. Dwa główne cele projektu to przeprowadzenie adaptacji przygotowanych już polskich wersji językowych obu protokołów oraz określenie ich parametrów psychometrycznych. Jeśli chodzi o ADOS2, planujemy przebadać ADOS-em 400 osób, 200 w grupie badanej, 200 w grupie kontrolnej, tutaj z podziałem na te 5 modułów, a 200 osób będzie objętych badaniem powtórnym, retestem, znowu 100 osób z grupy kontrolnej, 100 osób z grupy badanej. Jeśli chodzi o ADR, będzie to 240 osób, 120 osób w grupie badanej, 120 osób w grupie kontrolnej, a retestem zostanie objętych 120 osób, połowa próby, czyli 60 osób z grupy kontrolnej i 60 osób z grupy badanej. Także taką liczbę dzieci planujemy przebadać w projekcie. Oprócz tego, że zastosujemy narzędzia ADOS2 i ADR, zostanie też zastosowana, czy już jest stosowana, bo projekt jest w trakcie, polska adaptacja narzędzia SCQ, Social Communication Questionnaire, które również jest narzędziem do badań przesiewowych, przeznaczonym dla troszkę starszych dzieci. Tym niemniej już jesteśmy w trakcie też tutaj dostosowywania do warunków polskich kolejnego narzędzia weryfikacji jego parametrów psychometrycznych, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby wzbogacić tutaj ten nasz asortyment narzędzi, którymi będziemy dysponować w Polsce. Każdy z uczestników zostanie zbadany także narzędziem do pomiaru możliwości intelektualnych i będziemy też weryfikować objawy zgodne z kryteriami ICD-10 dla charakterystyczne całościowych zaburzeń rozwojowych. Rzetelność i trafność będziemy badać wzorując się na badaniach walidacyjnych wersji oryginalnych. Tutaj rzetelność nawet troszkę szerzej będziemy badać zarówno za pomocą zgodności ocen sędziów kompetentnych, bo każda z osób będzie badana niezależnie przez dwóch specjalistów. Zgodność wewnętrzna będzie badana oraz stabilność w czasie. Jeśli chodzi o trafność, to też tutaj różne rodzaje trafności będą przez nas weryfikowane. Także mamy nadzieję, że uda nam się odpowiednio ocenić te właściwości psychometryczne naszych polskich wersji. Badania realizowane są przez 7 ośrodków, jak mówiłam tutaj, pod kierownictwem profesor Pisuli na Uniwersytecie Warszawskim, jednak badania nie byłyby możliwe bez pomocy tutaj wymienionych w porządku alfabetycznym ośrodków diagnostycznych, które nam pomagają w rekrutacji i badaniu uczestników za pomocą wszystkich tych narzędzi. Są to Centrum ADESSE, dr Kwasiborski-Dudek, Centrum Medyczne KAJTEK, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, właśnie Fundacja Synapsis i dwa ośrodki z Łodzi, Fundacja Jasi Małgosia i Krajowe Towarzystwo Autyzmu reprezentowane przez Centrum Navicula w Łodzi. Chcielibyśmy, aby w efekcie projektu zwiększył się dostęp klinicystów do wystandaryzowanych narzędzi. To znaczy celem jest wprowadzenie tych narzędzi w Polsce do diagnozy klinicznej. Oprócz tego oba narzędzia, zarówno ADR również, ADOS2 umożliwia monitorowanie w wystandaryzowany sposób efektów terapii
udanej osoby. No, taki cel bardziej długofalowy to ogólnie standaryzacja procesu diagnostycznego w Polsce, bo w Polsce jeszcze niestety nie mamy ujednoliconego procesu diagnostycznego dla różnych ośrodków, jak to na przykład jest w niektórych krajach, w Szwecji na przykład ten proces jest bardzo ustandaryzowany. Dlatego tutaj mam nadzieję, że kiedyś ta standaryzacja procesu diagnostycznego nastąpi, na pewno potrzebujemy do tego standardowych narzędzi. No i tutaj, żeby Państwu dać bardziej konkretne informacje, czyli data, planowana data opublikowania ADOS-2 to 2016 rok. Mamy nadzieję, że wtedy zostanie wydana polska wersja podręcznika z danymi psychometrycznymi dotyczącymi polskiej wersji narzędzia i ma ona zostać wydana przez wydawnictwo Hogrefy. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Chciałam powiedzieć, że postaram się głośno, ale już nie muszę głośno. Myślę sobie naprawdę, że to, co się dzieje, to jest nie do przecenienia. Wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, szczególnie ci z nas, którzy są klinicystami, wiemy, jak ogromne znaczenie mają takie narzędzia, jak ciągle u nas ich brakuje. Jeżeli tu jest na pewno na sali spora grupa psychologów czy pedagogów, to myślę, że wiemy wszyscy, jakie mamy trudności, jeżeli chodzi chociażby o bardzo dobre narzędzia, o dobrych parametrach do diagnozy możliwości intelektualnych, a tutaj jeżeli chodzi o diagnostykę zaburzeń spektrum autyzmu, jest to jeszcze trudniejsze i mimo, że to mówimy dopiero o 2016 roku, to z mojego punktu widzenia mimo wszystko ta perspektywa już jest taka niedługa. My jako ośrodek, tak jak Państwo rzeczywiście widzieli, też bierzemy udział w tych badaniach. To jest ogromne wyzwanie organizacyjne przede wszystkim dla Uniwersytetu, ale i dla wszystkich innych. Wiem, że to jest trudne, ale ta nadzieja, że to za te 2 lata, może krócej, może 1,5 roku, bo jeszcze zależy od miesiąca, w którym to się ukaże, że to będzie dostępne dla wszystkich, myślę, że to spowoduje naprawdę wielką zmianę i tutaj ogromne wyrazy i ukłony dla osób, które się tego podjęły, bo też wszyscy wiemy, że latami różne ośrodki się starały o to, żeby były wystandaryzowane różnego rodzaju inne narzędzia na różne potrzeby różnych osób, między innymi są problemy ze skalą winelandzką w Polsce, tak? Więc to, że rzeczywiście Uniwersytet Warszawski się tego podjął tutaj, to jest ogromna rzecz, tak? Może o tym za dużo mówię, ale naprawdę z takiego punktu naszego widzenia tutaj sytuacji w Polsce to jest ważne.